Dobry wieczór, kochani. U mnie troszeczkę ciemno, ale widzę, że mnie w miarę widać. Witajcie, witajcie. Napiszcie komentarz, czy jesteście, bo niestety ja od jakiegoś czasu nie widzę, ile osób jest na żywo, albo mi się to pokazuje już po dłuższej chwili prowadzenia transmisji na żywo. A mianowicie tak mnie korciło dzisiaj, tak jak pisałam wcześniej Wam post, żeby dzisiaj zrobić transmisję, tak więc serdecznie zachęcam do oglądania, do udostępniania, do wypowiadania się, a dzisiaj poświęcimy swój czas na... porozmawiamy sobie o osobach urządzających zabawy na Facebooku, zabawy na stronach, między innymi na takiej stronie, którą ja mam. O, potężny pielgrzym napisał: jesteśmy. Dziękuję za komentarz, witaj. Opowiadamy sobie troszeczkę o ludziach, którzy sobie urządzają zabawę, opowiadamy sobie o ludziach, którzy nie potrafią uszanować czegoś zdania. Porozmawiamy sobie o tym, cześć, najpiękniejsza jesteś, napisała Ola. Cześć Ola, ty zakładaj stronę ze swoimi przepisami, zachęcam cię do tego. Piotr się z nami wita, Danuta się z nami wita, hej, miło mi, że jesteście ze mną. I porozmawiamy sobie, cześć Ania. I porozmawiamy sobie o osobach właśnie, które nie potrafią uszanować tego czegoś zdania, czyjejś woli, są roszczeniowi, i porozmawiamy sobie o tym, co tak naprawdę zepsuło zjednoczenie, aczkolwiek to nie oznacza, że zjednoczenia nie ma, tylko co tak naprawdę psuje zjednoczenie i kto psuje to zjednoczenie, bo wszyscy tutaj uderzają w jakiś system, w zagrywki polityczne i wiele innych rzeczy, a nie jest to prawdą. I porozmawiam sobie o wolności osobistej, taką mam po prostu potrzebę z Wami porozmawiać i porozmawiamy sobie, cześć Andrzej, dołącz później do transmisji. I porozmawiamy sobie również o tym, system czy poza systemem, jak Wy uważacie, tak? Więc zaczynając od, chociaż co jest tutaj ciekawsze, bardziej po prostu, cześć Miro, dobry na wieczór napisał. Jest z nami Jolka. O, Kasia jest kochana z nami. Pokaż, czy rządzą cebulę i buraczki mnie zbanują. Hehe, nie, Ola, to nie banują. A ile osób by było zaciekawionych, bo rozwiązania swoje na przetwory masz naprawdę takie niecodzienne i myślę, że dużo osób byłoby, byłaby duża liczba osób zainteresowana Twoimi przepisami. Tak więc na Oli profilu możecie zobaczyć. Ona tam cuda dodaje. Zacznijmy może od tego, o sobie powiem, tak? Co ostatnio mi doskwiera, jaką cenę się płaci za działalność. Tak więc słuchajcie, naprawdę, i będę również w międzyczasie czytać Wasze komentarze, może się wyłonią inne tematy jeszcze. Naprawdę przeszkadza mi to, że... Oczywiście ktoś mógł powiedzieć, że sama podjęłam decyzję działalności społecznej, nagłaśniania niewygodnych rzeczy, mówienia głośno o tym, o czym inni albo milczą, albo przekształcają tą prawdę. Niestety, ale prawda, którą pokazywałam, pokazuje, zderza się niesamowicie z propagandą i bardzo wiele razy się okazało, że jest w stanie przebić propagandę, więc to jest niesamowity sukces. Jest to dla mnie osobiście niesamowity sukces. Dawałam wiele razy ludziom rozwiązania, namacalną pomoc, tak więc nie przelewałam, nie mówiłam z pozycji fotela, tylko działałam na ulicy, działałam w obronie ludzi, za co ponoszę do dzisiaj bardzo wysoką kwotę i taką osobistą, i również finansową, bo w momencie, kiedy wszyscy mi mówili: Jowita, jedź tam, trzeba tu pomóc, tam pomóc, trzeba się zaangażować, Jowita jechała, do dzisiaj mam za te moje wyjazdy sprawy w sądzie. Opłacone do opłacenia grzywny. Dzisiaj kolejną grzywnę musiałam zapłacić, tak, żeby 9 sierpnia nie okazało się, że pójdę do aresztu. I wiele innych rzeczy, tak, kolejną grzywnę bardzo wysoką grzywnę, ponieważ nie było mnie stać na przywrócenie postępowania i na razie mnie nie jest na to stać, ponieważ stało się to bez mojego udziału. Rozbiłam sobie na raty, a jeszcze nie mam na to odpowiedzi, tak więc, a jest to bardzo wysoka grzywna, chyba będę musiała wziąć kredyt, jeśli okaże się, że będę musiała spłacić w całości. Tak więc nikt nie patrzy na to, że to jest jednorazowy wyjazd, że to są tylko koszty paliwa, to jest potem wielokrotne wyjazdy na sprawy w sądzie, czasami po kilka razy do jednej sprawy trzeba iść do sądu w odległych miejscach w Polsce,
A następnie jest tak, że ten system stara się zrobić to wszystko w taki sposób, żeby jak najbardziej obciążyć też finansowo takie osoby w stylu karania, tak? Bo nieważne jest prawo, nieważna jest konstytucja, no nieważny jest porządek prawny w Polsce, ważne jest to, że ktoś się postawił, że ma odwagę mówić i trzeba go dojechać. 2 dni miałem wyjęte z neta, a tu masakra jakaś, pisze Milo. Tak więc słuchajcie, to nie są żarty, wyjście z prywatnego komfortu, to nie jest tylko to, co wy widzicie na filmikach, to, że jest kilka live'ów, że przyjdziecie tutaj, znaczy to nie jest do wszystkich, bo ja bardzo kocham widzów, których większość, myślę, że większość, myślę, że czy tam mniejszość, nie wiem, ale dużą liczbę, jeżeli chodzi o widzów, to znam życia prywatnego, realnego, spotykam się, tak, są jakieś wspólne wyjazdy, wspólne spotkania, ja kocham tych ludzi, tęsknię za nimi, jak gdzieś tam długo nie mam kontaktu, czy jestem zapracowana i naprawdę bardzo doceniam te kontakty, ale są, jest też taka grupa ludzi, która sobie urządza szopkę, cyrk i która sobie urządza zabawę na Facebooku. To stwierdzenie tej zabawy, urządzenia tej zabawy na Facebooku, to dzisiaj mi akurat to nazwał Andrzej, tak? Bo mi tak powiedział, no urządzają sobie zabawę, tak? Ja coś pokazuję, coś robię, jestem u siebie w domu, jestem u siebie na moim terenie, że tak powiem tutaj lokalnie, a jakiś przyjdzie palant i wypisuje mi jakieś marne komentarze, że ktoś utrzymuje moje wycieczki, gdzie ja tutaj mieszkam, tak? Albo zrobicie przelew, żebym miała na kostki lodu, tak? Albo jakieś inne marne bzdury. Ja przez swoje całe życie pracowałam. Ostatnio oglądałam moje zdjęcia z przeszłości, sprzed, nie wiem, 2 lat, 6, 10, 15 lat, tak? I stwierdziłam, że ja po prostu zawsze byłam zajebista, przykro mi, jestem osobą skromną, ale taka prawda, zawsze miałam cudowne zajęcia, zawsze miałam super pracę. Jako młoda dziewczyna pracowałam, utrzymałam się, dorobiłam się majątku. Byłam w stanie nawet objąć opiekę nad nie moim biologicznym dzieckiem, ponieważ było mi na to stać, ponieważ byłam samodzielna, ponieważ byłam bardzo dojrzała. Jako nastolatka nie odstawiałam numerów, zajmowałam się sportem. Wszystko, czego się nie dotknęłam, przekuwałam na sukcesy, przekuwałam na niesamowite rzeczy. Wszędzie zawsze miałam drogę powrotu, nigdy nie paliłam mostów, ale w momencie, kiedy zaczęłam, no właśnie, to zjednoczenie, to warto o tym wspomnieć, bo pierwszymi osobami, które mówiły o zjednoczeniu, nie byli ludzie, którzy dzisiaj o tym krzyczą. Bo zjednoczenie środowisk nastąpiło, wielu środowisk, całej masy środowisk, nastąpiło przed COVID-em, tak? Przed tą całą sytuacją, która teraz ma miejsce, to już nastąpiło dawno, o wiele wcześniej, tylko to zostało porozbijane. I teraz tak, zastanawiacie się, dlaczego jest coraz mniej ludzi na protestach, dlaczego jest coraz mniej ludzi na ulicy, dlaczego nie wyszło miliony ludzi na ulicę, kiedy były zrywy. Wiecie przez kogo? Nie przez system, nie przez jakiś tam agentów, zadaniowców, czy przez jakieś sytuacje. Nie. To wszystko spowodowali obecni działacze. Nie wszyscy oczywiście, bo ja uwielbiam obecnych działaczy, wcześniejszych, obecnych, tych, co nie wytrzymali, ich nie ma i tych, co mają zawiązane ręce, ich być może nie ma i tych, którzy są. Ja każdego doceniam, każdego cegiełkę przełożoną do mojej, waszej, nas wszystkich wolności. Nawet jeżeli coś nie wyszło, jakieś działanie, nie ma to znaczenia. Ja naprawdę przykładam tego dużą wagę i to bardzo doceniam, ale to oni, to bardzo wiele osób z tego środowiska, bardzo dużo ludzi w tym środowisku, tym niby wolnościowym, tym niby antysystemowym, nawet nie są w połowie antysystemowcami, nigdy nie żyli na krawędzi wyjścia z systemu, ani nie wyszli nigdy z tego systemu, żeby się nazywać antysystemowcami, więc to jest jakaś bujda. Tej nazwy nie powinni używać, ale już jak nazywają, może nie wiem, ja definicji nie znam, oni mają swoją definicję, są wolnymi ludźmi, mogą mówić co chcą i robić co chcą, ale to oni spowodowali, że jest coraz mniej działaczy. To oni krzyczeli kiedyś, bardzo wiele z tych ludzi kiedyś krzyczało, że nie wiem, ja jestem zadaniowcem, obrabiało mi dupę, mówili, że ja będę pchać ludzi do wyboru, żeby startować na liście, tak, mogłabym startować na jedynce, jeżeli bym tego chciała. Mogłabym być w polityce, gdybym to chciała. Codziennie się obracać wśród polityków, gdybym miała na to ochotę. Ja tego nie robię, bo nie ma to po prostu ochoty, rozumiecie? Nie mam na to ochoty i jestem wolnym człowiekiem, taka jest moja decyzja. Nie idę do polityki, nie pójdę do tej polityki, nigdy. Nie chcę tego. Ja mam swój filar władzy, a moim filarem władzy jest to, co pokazuje i to zmienia, i to kreuje naszą rzeczywistość. I to jest narzędzie do działania mojego, jakim jest Rebel 24. Nie wiem, co będę robiła za rok, dwa, pięć czy dziesięć. Nie wiem, jak będzie wyglądała wtedy moja działalność, ale na pewno nie będę politykiem i nie chcę nim być. Bo to, o co się dzisiaj ludzie biją, to ja po prostu tego nie przyjmuję. I się kłócą między sobą, chujają się za przeproszeniem, bo nie dostali miejsca na liście, bo listy nie ma, bo podpisów nie ma, bo partia nie jest kolejna założona. Ja wam powiem, jak to się wszystko porozbija, bo część osób zagłosuje tu, część tu, część tu, część tu, głos się rozejdą, nikt nie wejdzie do Sejmu i na koniec tak to będzie wyglądało, bo ludzie nie robią tego z głową.
Jeżeli chcą zmieniać ten system, wchodzą do systemu. Ja życzę im powodzenia i nie mam nic przeciwko, nikogo nie atakuję. Nie atakuję żadnego polityka. Nie mam zamiaru atakować, nie mam zamiaru nikomu kłód pod nogi, nie mam zamiaru kogoś, nie wiem, wykluczać, z kim się nie zadawać, bo chcę być politykiem, czy chcę kiedyś startować w wyborach. Nie mam zamiaru nikogo kurde krytykować. Ja chcę działać tam, gdzie jest jakieś realne działanie. Chcę pokazywać wszystko, nie należę do żadnej grupy, nigdy nie byłam partyjna. Zacznijmy od tego, nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej, nigdy nie byłam żadnym członkiem żadnej partii politycznej. Nie ma takich dokumentów na mnie. Mimo że dużo osób sobie wymyśla, że ja byłam jakaś partyjna. Nigdy nie byłam partyjna i mam na to kwity. Tak więc nie robi się takiej po prostu rzeczy. Jeżeli ktoś chce tworzyć politykę, jeżeli ktoś uważa, i nie mówię, że nie, bo jeżeli w tym momencie naprawdę byłby zjednoczony naród, by się wszyscy zebrali w jedną wielką kupę i weszli do tego Sejmu, teraz mamy taki czas, że ludzie mają dość i być może te osoby by miały faktycznie dużą przewagę głosów, weszłyby i miałyby jakąś realny wpływ i zmianę. Ja nie mówię, że nie, ale te osoby zanim pomyślały o listach wyborczych, to już zdążyły się pokłócić między sobą, płakać, przekrzykiwać się. To jest jeden wielki cyrk z boku, jak się na to patrzy. To nie jest profesjonalne, żebym ja powierzyła swoje życie, czy życie mojej rodziny, oddając głos na liście. Już teraz pomijmy kwestię, czy te wybory są wiarygodne, czy nie są, czy faktycznie mamy wpływ, głosując na cokolwiek, czy nie. Już to pomijajmy, powiedzmy tak teoretycznie. Jeżeli ja patrzę na część osób, które uważają się za najmądrzejszych na świecie, to ja nie wiem, jak by wyglądała moja rodzina i moi przyjaciele w naszej Polsce, kiedy by te osoby doszły do władzy, faktycznie do władzy, kiedy by miały większość, to tak się zastanawiam, co by to było, bo ja widzę, że są cyrki na przestrzeni internetu, a nawet jak nie widzę, to mi znajomi mówią, przyjaciele, czy tam osoby, z którymi współpracuję, tak, i mówią, jakie się cyrki działy na przestrzeni internetu, działy się już od długiego czasu. I to zniechęca ludzi, te cyrki, te przepychanki, te gównoburze, dlatego coraz mniej ludzi wychodzi na ulicę. Coraz mniej ludzi wychodzi na ulicę i coraz mniej ludzi ma na to ochotę, bo patrzy na was z boku, co wy wyprawiacie. Jakie macie roszczeniową postawę, jak to chcecie wszystkich spowiadać, jak to chcecie badać pokolenia do 10. pokolenia wstecz, a sami swojego pokolenia nie znacie. I ja nie mówię to do wszystkich, bo to, co ja mówię, to się tyczy na przykład jednej osoby, 5 osób, bo to były różne przypadki, które do tej pory miały miejsce. I nie mogę na to patrzeć, ja nie chcę brać w tym cyrku udziału. Ja chcę brać udział tam. Nie należy do żadnej grupy, do żadnego stowarzyszenia, do żadnej fundacji, do żadnej partii, ale jestem w stanie pchać wszędzie, bo nie mam nigdzie spalonych mostów, jestem w stanie podać każdemu rękę, z każdym zrobić coś, co będzie dla dobra ludzi. I czy to będzie polityk, czy to nie będzie polityk, czy to będzie jakaś grupa zrzeszona, niezrzeszona, zarejestrowana, niezarejestrowana, czy to będzie Kowalski, jeden, jedyny w całej Polsce, jedna osoba, która zauważy jakiś problem, nikt ją nawet nie poprze, to ja tam pójdę, żeby tą osobę wesprzeć, że się odważyła, coś zorganizować, nawet jeśli nie było tłumu. Po prostu, bo taka jestem. Liczy się dla mnie idea. Czy jest duży zryw, czy jest mały zryw, czy jest zryw jednego serca w Polsce, dla mnie to się liczy. I tam jeżdżę i nagłaśniam, jestem wolnym człowiekiem i to ja decyduję, co będę robiła w swoim życiu i z całym szacunkiem. Dużo osób się wypowiada, bo ty sobie podjęłaś taką decyzję, pokazałaś swoją twarz, wyszłaś sama z swojego komfortu życia. Tak, wyszłam. Tylko ja płacę za to potężną cenę, że się upominałam o was, o mnie, o was. Chociaż powiem wam, że jak mnie odwiedzają przyjaciele, rodzina, teraz też mam w tym momencie gości u mnie w domu, mam cały dom gości i ludzie do mnie mówią, Jowita, ty mogłabyś tutaj siedzieć przed swoim domem, tak, na swojej posesji, mieć wyrąbane, ty mieszkasz w raju, ty masz wszystko. Ja zawsze miałam, słuchajcie, pieniądze, zawsze miałam super pracę, zawsze miałam super hobby, super zajęcie, prywatne życie. Ja nie narzekałam na to, co się dzieje, bo mi się nic nie działo. Oprócz jednego zdarzenia, które było zapalnikiem mojej działalności społecznej na długo przed COVID-em, na długo przed tą całą sytuacją, którą nam ta narracja zgotowała. I gotuje krok po kroku, można by było odhaczać, jak w jakimś planie przyszłych wydarzeń, tą całą listę. Tak więc bardzo bym chciała, żeby to było uszanowane, bardzo bym chciała, żeby się przestali mi obrabiać dupę, bardzo bym chciała, żeby się przestali mi naciskać, czy z istniejących list wyborczych, czy z przyszłych, czy z budowania. Nie chcę być politykiem. Nie chcę być politykiem, nie będę, nie wystartuję w wyborach, nie będę was promowała na Rebel24, ja będę promowała wydarzenia. Czy wy będziecie politykami, czy nie, a jeżeli wejdziecie do Sejmu, to my będziemy patrzeć wam na ręce. Wiem, że to strasznie brzmi,
i w oczy, i już wiem, kogo to w oczy kłuje, bo były pewne sytuacje, kiedy pewni ludzie o tym mówili głośno, w pewnych miejscach, właśnie można powiedzieć, że publicznych, bo były pewne wydarzenia, zdarzenia, i to już wybrzmiało z ust osób, które naprawdę realnie działają, że wy wchodźcie, ja nie wchodzę, czy ja, ale wy wchodźcie, a my wam będziemy patrzeć na ręce. I to było zagłuszane. Tak więc, życzę powodzenia wszystkim, róbcie co chcecie, jesteście wolnymi ludźmi, to wy dokonujecie wyborów, to wy się poświęcacie swojej rodziny, swój komfort prywatny, swoje życie i to wy idziecie swoją drogą. I ja idę swoją drogą, idę sama, mimo iż mam obok siebie przyjaciół, ale idę sama i nikt nie ma na mnie wpływu. Nikt. Ani rodzina, ani przyjaciele, ani system, ani nikt nie ma na mnie wpływu. Bo to, co ja mam w głowie tylko ja i tylko ja o tym wiem. I jeżeli ktoś chce być przy mnie, to przy mnie będzie, a jeżeli ktoś nie wytrzyma, to nie będzie. Proste. Już nie takie osoby przy mnie były i później się rozmyły. Tak więc i dziś ich nie ma. Dziś po nich ślad nawet nie pozostał. Tak więc nie można złamać, przekonać, namawiać. I to właśnie dużo osób wcześniej nas zarzucało, aha, bo ma zbiórkę, żebractwo, inne rzeczy. Ja swoje prywatne środki poświęciłam na działalność. Co miesiąc poświęcam kupę tysięcy na to. Kto jest przy mnie, kto to widzi, ten wie. Ile to jest wyrzeczeń, ile to jest codziennych problemów, ile to jest bolączek. Bo to nie wam podchodzą pod dom i to nie was zastraszają. To nie wam postrzelono psy. To nie wam ugryzę się w język. Bo tych okoliczności było dużo na przestrzeni czasu, a jest coraz więcej. Przez ostatnie noce też ciężko mi się spało, bo praktycznie spać nie mogłam we własnym domu, więc możecie się domyśleć, jakie okoliczności mają miejsce. Tak więc taka jest sytuacja. Więc nikt nie chodzi w moich butach, nikt za mnie rachunków nie zapłaci, nikt tego nie utrzyma. A jeżeli jakakolwiek zbiórka jest, to chodzi tylko i wyłącznie o, żeby się zwrócił koszt transportu. Nie zarobiłam na tym. Jak udało się uruchomić subskrypcję, to jest kilku subskrybentów, za co jestem wdzięczna, nie ma ich więcej. Jak zaczęły się wyświetlać reklamy na filmach, fajna sprawa. Potem ucięto monetyzację, potem pomniejszono, ucinają zasięgi, więc fajnie, jak coś wpadnie, to można dwa razy w jakieś miejsce pojechać, gdzie jeszcze są zobowiązania, żeby mogło wpaść, bo żeby to mogło wpaść, to jeszcze to się wiąże z dużymi kosztami. I taka jest sytuacja. Dawno temu mówiłam o zjednoczeniu, dawno temu między innymi ja i kilka osób, bo tak naprawdę to były cztery osoby, które mówiły o zjednoczeniu w Polsce. Już na długo przed tym, że ktokolwiek w ogóle nas poznał, zobaczył i wyszedł pierwszy raz na swoją ulicę, to już my dawno buty zdarliśmy. I taka jest prawda, taka jest prawda. Zna swoją wartość, zna swoją cenę, znaczy cenę, ja uważam, że jestem bezcenna. I ja nie dam się obrażać, że przyjdzie sobie jakiś słaby człowiek i stosuje słabe komentarze na mojej stronie, siedzi tu na krzywy ryj i jest na tyle, nie ma do siebie szacunku, że nie stanie mieć, bo jeżeli ktokolwiek ma do siebie szacunek, to będzie miał szacunek, jeżeli ma sam do siebie, to będzie miał szacunek do innych osób, a on mi pisze, nie wiem, płaccie dalej, na jej wycieczki, na jej coś tam, gdzie ty mieszkam, dorobiłam się majątku, tak jak powiedziałam, a to, że poświęciłam swoje prywatne życie, swoje prywatne środki na działalność, rozwaliłam, no co se rozwaliłam, no rozjebałam swoje pieniądze, Boże, taka była moja wola. Okej, tak, nic z tego nie mam, oprócz świadomości tego, że mogę spojrzeć w lustro. Tak więc ciężko na to zapracowałam, co mam teraz i to wszystko utrzymuję. Nie jestem sfrustrowanym człowiekiem, który musi oceniać innych, punktować innych i cały czas rzucać kłody i się kłócić. Zobaczcie w ogóle, na przestrzeni tego całego czasu, ile było kłótni i gównoburz. I tyle, bo nie, może przywódcy tylko potrafią siedzieć w zgodzie. Bardzo wiele było takich sytuacji, cała masa była takich sytuacji. I roszczeniowość, a ty zrób, a ty pojedź, a ty załatw, a ty pomóż. Oczywiście, ja taka jestem. Ja pojadę, załatwię, pomogę. Nawet rzeczy niezwiązane z tym obecnym terroryzmem. Bo bardzo wiele razy było tak, że ktoś zupełnie miał inny problem, zupełnie inny, nie dotyczący tego, a się pomogło. No, tak więc tak więc
ludzie, niektórzy chcą żyć poza systemem, a nie w systemie. Bardzo Was proszę, żebyście to udostępnili, naprawdę. Bardzo Was proszę, bo to jest taka odezwa moja, a ucinają te zasięgi, byłabym bardzo wdzięczna. A co jeśli ja nie chcę żyć w tym systemie? A co jeśli ja od wielu lat robię tak, żeby być jak najmniej od niego zależna? A co jeśli ja do tego dążę? A co jeśli ja chcę żyć na jego pograniczu? Życia z systemem i bez systemu. Mówicie, że ciężko żyć poza systemem. Mówicie, że technologia idzie do przodu, że świat się zmienia, że historia nam pokazuje, że kiedyś ludzie żyli krócej, bo nie było technologii, dzisiaj żyją dłużej dzięki technologii i technologia usprawia nam życie, bo gdyby nie ona, to byśmy w ogóle wyginęli. A skąd wiecie, że historia nie jest zakłamana? A skąd wiecie, że religie nie powstały po to, żeby wami manipulować? Jestem wolna nawet od religii. Ja nie jestem rzeszona w żadnej religii, rozumiecie? W żadnej. Nie jestem nigdzie ochrzczona. Nie byłam nigdy do niczego przymuszana, tak zostałam wychowana. Więc, ale szanuję, tak? Czyjeś wyznania, czyjeś poglądy, czyjeś działania. Cholera jasna, nikogo nie atakuję. Nikogo nie atakuję. Nigdy tego nie robiłam. Jechałam tam, gdzie uważałam za słuszne i tam, gdzie mogłam. Nawet jeżeli coś nie wyszło, nawet jeżeli coś się potem okazało nie fair, ale ja wiem, że jechałam tam z dobrych pobudek i to się dla mnie do cholery liczy. Po prostu. Wmówiono ludziom, a kiedyś ludzie żyli dłużej. A teraz mówią, że my dzięki temu, że jest technologia, żyjemy krócej. Ktoś kiedyś powiedział. I wymyślić, i te historie są tak fajnie zmanipulowane, że ludzie nie będą żyli dłużej niż 120 lat. I tak się stało. To co się zadziało na tej ziemi? Co się zadziało, że dzisiejsza technologia nie jest w stanie... nie jest w stanie stworzyć, zbudować takich budynków, jakie były budowane kiedyś. A to jest temat rzeka, ja wam nie będę tego opowiadać teraz. W jaki sposób zostało wszystko przekształcone, bo ja bardzo wiele wiedzy zdobyłam. Na długo, przed tym wszystkim, co się teraz dzieje, ja nie jestem od 2 lat na ulicy, czy tam od ponad 2 lat. Zawsze działam społecznie. Słuchajcie, od urodzenia działam społecznie, czy od urodzenia, to źle powiedziane, ale odkąd byłam już nawet taką dorastającą dziewczynką, to działam społecznie. Nie ze wszystkiego jestem dzisiaj dumna. Ale mogę o tym opowiedzieć, bo się tego nie wstydzę, co robiłam. Zawsze coś chciałam robić dla kogoś, dla czegoś, dla jakiegoś celu, dla jakiejś idei. Kto z Was jako młody człowiek byłby w stanie wychować nie swoje biologiczne dziecko, po prostu dać komuś dom? Tak łatwo jest oceniać, a nic o mnie nie wiecie. Nie wiecie, czym się zajmuję w prywatnym życiu, co utrzymuję, komu pomagam. Nie wiecie. Ja też nie będę wszystkich kart na stół rozkładać i się od wszystkiego uzewnętrzniać. Ale mam bardzo dobre serce. Jeżeli wiem, że jakieś dziecko potrzebuje rehabilitacji, to ją jestem w stanie kilka miesięcy utrzymywać. Ale wy nic nie wiecie. Nie wiecie nic o mnie, a bardzo łatwo mnie oceniacie. I oczywiście to nie jest do wszystkich, którzy mnie oglądają, tylko do tych, którzy sobie tutaj przychodzą srać. Na krzywy ryj sobie przychodzą i sobie tak posrają w komentarzach, patakują, coś pewno złośliwego, bo sami są takimi marniakami, że muszą tak zajebistą osobę jak ja po prostu obrazić. Nie są w stanie mnie obrazić. Ja znam swoją wartość, nikt nie jest w stanie mnie obrazić, nie jest w stanie na mnie wpłynąć. Nie przejmuję się jakimś tym sraniem, tym gównoburzami, tym wszystkim. Nie, bo mam tego po prostu dość. Mam dość. To wy popsuliście. To te osoby, które tworzyły gównoburze w internecie, to wy popsuliście to, że ludzie nie są tak zjednoczeni, jakby mogli być. Bo ludzie się jednoczyli pięknie. Piękne były zrywy. Piękne były zrywy. To wy to popsuliście swoim zachowaniem, swoimi zagrywkami. Zachowaliście się gorzej niż ci, co są teraz w rządzie. I wy chcecie tam zamienić ich miejsce. Swoimi zagrywkami. I taka jest prawda. I tyle. Są ludzie, którzy nie chcą żyć w tym systemie, nie chcą się w nim układać, chcą z niego wychodzić, sobie świetnie w tym radzą. I wyjdą z niego na tyle, na ile są w stanie. Bo o każdym nierachunek, o każdym niezobowiązanie. A jestem ciekawa, ile osób z Was stara się zdobyć wszystko, czego potrzebuje na co dzień, nie korzystając z marketów. Mało tego, nie korzystając ze sklepów. Bo ja na przykład do tego dążę. Zawsze dążyłam. Od bardzo długiego czasu dążyłam, następnie troszeczkę przez zawirowania, przez brak czasu odstawiłam to na bok, ale teraz potem do tego wróciłam. Jak czegoś potrzebuję, żeby gotować obiad, zjeść śniadanie i tak dalej, nie jadę do marketu. Nie zawsze, ale często nie jadę. Przez moją działalność miałam bardzo mało czasu, więc tak wchodziłam do marketów, tak, byłam w Lidlu czy tam w innym markecie. Wchodziłam faktycznie, coś kupiłam, jakiś ser, coś ten i tak dalej, jakieś owoce, tak, przyznaję się, ale bardzo często do tego dążę i teraz znowu już do tego wróciłam, bo troszeczkę odsapnęłam psychicznie i powiedziałam sobie, nie będzie tak, nie może brak czasu powodować, żeby z tego wszystkiego rezygnować.
żeby żyć codziennie tak, żeby nie korzystać z tej machiny, nie korzystać z tych molosów, że tak powiem. I sobie świetnie z tym radzę. Ja jakby ktoś był zainteresowany, to mogę się tym podzielić, jak, co, jak zdobywam jedzenie, w jaki sposób, gdzie je pozyskuję. To jest istotne. Ubrania też można w fajny sposób pozyskać. Duże rzeczy można zrobić samemu, jak środki czystości. Ja bardzo mało środków czystości w domu mam, praktycznie w ogóle sama robię płyn do prania. Czasem jak nie mam czasu, to jednym środkiem czystości faktycznie umyję cały dom i wszystko nim zrobię, ale czasem jest tak, że mam czas, no to robię swoje rzeczy, tak, czy swoje kosmetyki i tak dalej. Zresztą dawno mnie to fascynowało, też kiedyś miałam firmę ekologiczną w czasach, kiedy nie było ekologicznych produktów w marketach na półkach, tak więc to nie było modne, a ja miałam firmę ekologiczną i miałam dietetykę, schodziłam w catering, bardzo wiele rzeczy miałam u siebie w firmie, o czym jeszcze ludzie nie myśleli o tym, że co to jest, nie wiem, zielony listek, tak? Sprawdzałam wszystkich wykonawców, miałam dużo produktów na wyłączność, jeździłam, najpierw musiałam zobaczyć, jak to wygląda, czy faktycznie to nie jest oszustwo, żeby móc to sprzedać drugiemu człowiekowi. Więc jestem wolnym człowiekiem i ja chcę żyć tak, żeby się jak najdalej od tego systemu, bo po prostu go nie uznaję. Nie uznaję tego, co się dzieje. Mimo iż, broniąc ludzi, posługuje się przepisami tego systemu, jakby nie było. Oczywiście tymi zgodnymi z tą ogólnym porządkiem. Popatrzcie, co oni z nami zrobili. Dali nam możliwości, technologie, możliwości, tak? To było wow, możesz mieć wszystko. Możesz mieć auto, możesz mieć dom, możesz mieć wszystko. To weź w kredyt, tamto weź w kredyt, wszystko weź w kredyt. Wszystko możesz mieć, najdroższe sprzęty, fajny telewizor, inne rzeczy. Fajny sprzęt, fajny telefon komórkowy, laptop, no nie wiem, co tam sobie wymyślicie. Wszystko możesz mieć super. Nie wiem, nawet jak to nie są rzeczy takie materialne, to nie wiem, możesz sobie, nie wiem, kochasz Hanowery, kupujesz sobie Hanowera za 30 tysięcy, tak, czy za 50, bierzesz kredyt, no co chcesz. Nie wiem, jedziesz na super wakacje życia. Jeżdżasz kilkadziesiąt tysięcy, jedziesz i w ogóle rozdajesz, nie? Ale potem na to pracujesz. Masz fajną pracę, okej, ale pracujesz, żeby spłacać te wszystkie zobowiązania, które nabrałeś. No bo świat idzie z postępem, ty możesz mieć wszystko, a potem jesteś niewolnikiem. Jesteś niewolnikiem, pracujesz dzień w dzień, żeby przez 3 tygodnie w roku odpocząć. Bo resztę masz zapchane w kalendarzu, masz wypisane co, gdzie, jakie zobowiązania, masz pętlę na szyi i boisz się to utracić. Boisz się nie zapłacić jednego czy drugiego, boisz się czegoś nie wziąć, czegoś nie zrobić, bo istnieją piramidy finansowe, urzędy, załatwienia, świstki, papiery, to wszystko istnieje, ty wszystko dążysz, stresujesz się, musisz złożyć na czas, wszystko, bo musisz zarobić pieniądz, tak, te papierki, które też są stworzone, po prostu rozumiecie, stworzone, na pewnych etapach w historii ludziom zaczęli wmawiać, że to jest niezbędne i bez tego się nie da żyć. Nie da się żyć, niedługo będzie, że nie da się żyć, rozumiecie, co się dzieje, nie wiem, no, nie wiem, coś jest, powiedzmy, że nie wiem, stworzą plac zabaw, tak? Jest, nie wiem, miasto, tam powstał super plac zabaw dla dzieci, przychodzą rządzący, bo od urodzenia wmawiali, tak? W zerówce, w pierwszej klasie, druga, trzecia podstawówki, przychodzi policjant, siadał, a nauczycielka mówili, dzieci, klaszcie, przywitajcie, powiedzcie, dzień dobry, panie władzo. Nie było tak? Napiszcie, że tak nie było. Rządzący, od zawsze jest nam wmawianie, bo to jest pan poseł, bo to jest pan taki, bo to jest pan minister, bo to jest pani wójt, bo to jest pan burmistrz, bo to jest cholera jakiś kierownik, tak? I od zawsze nam wmawiano, że oni są jacyś wyżej nad nami, że oni muszą po prostu tam być, bo gdyby nas nie było, to my byśmy umarli. Gdyby ich nie było, to my byśmy nie wiedzieli, jak po prostu żyć, rozumiecie? Bo my nie możemy bez nich egzystować i nie mamy po prostu żadnego wyboru, bo przecież oni są wszystko, zostało potworzone przez lata i to wszystko musi być, no bo bez tego się nie da egzystować. Tylko jak kiedyś ludzie żyli? Powiedzą wam, krócej żyli, umierali, nie było technologii. A może właśnie dłużej żyli, a może żyli po kilkaset lat. I w jakiś sposób ta populacja jest ograniczana, są jakieś choroby cywilizacyjne, co jakiś czas epidemie, takie w takich też czasem okrągłych rocznicach jakieś epidemie, jakieś takie plagi różnego rodzaju. Tak więc, to jest, jak zerknąłem na komentarz, zaraz poczytam też. Ludzie pracują cały rok, żeby mieć chwilę wolnego, żeby poczuli się chwilę wolni. Oni są wolni, bo oni dalej mają czas zaprzątnięty, żeby to wszystko utrzymać.
ludzie są uzależnieni od wielu rzeczy po prostu, bo tak zostali wychowani, tak się urodzili, tak już myśleli, dostali nadany numer PESEL, wszystkie urzędy się za nich wzięły. Dzieci okazują się, że nie są rodziców, tylko są państwowe, dzieją się po prostu cuda, to, co się dzieje na świecie. I wszystkim wszystko wmówiono. Wszystko dla naszej wolności, dla wszystkiego. Aha, bo o tym placu zabaw mówiłam. Znaczy placu zabaw, no to taki przykład. Powiedzmy, że powstaje plac zabaw, tak? Gdzieś w mieście. I co się dzieje? Zjeżdża się jakaś tam wójtowa, czy tam jakiś burmistrz, prezydent miasta, nie? Prezydent miasta się zjeżdża, tam przyjdą pasy, zaraz coś się tam, jakiś tam, ktoś się jeszcze, jakiś wojewoda, jakiś jeszcze polityk się zakręci, jakiś tam przyjdą pasy polityka i oni wszyscy stoją, żeby przeciąć wstęgę. A ludzie stoją i... A oni, pamiętajcie o nas w przyszłych wyborach, bo my wam postawiliśmy plac zabaw. Tylko, że powiedzcie mi, jak idziecie do bankomatu po swoje pieniądze, to też klaszczecie bankomatowi brawa? Bijecie? Tak? Klaszczecie tam pod bankomatem? Dziękuję bankomacie, że dałeś nam wypłatę! Ludzie, to są nasze pieniądze. I jeszcze co? Jest taki o plac zabaw otwarty i co? I tam ksiądz biegnie. Tak. Ksiądz biegnie, bo musi poświęcić. A ksiądz na plebanie. Na plebanie. Tam siedzieć i czekać, aż tam do niego przyjdzie ten, kto ma na to ochotę. A nie w sprawy ludzi, mieszają się zaraz urzędasy, politycy, księża i wszyscy, tak. Tam będą święcić, rządzić i tam wszyscy będą wdzięczni, bo przecież bez księdza plac zabaw, jak nie będzie poświęcony, tam, to tam się, nie wiem, dzieci się nie pobawią odpowiednio, nie? I to tak wygląda w naszych realiach. Każdy ma swoje miejsce i każdy powinien siedzieć tam. Jeżeli są politycy, jeżeli to wszystko trwa, to się nie przewróciło, nie obaliło i, nie, i mam w dalszym czasie miejsce, to muszą zrozumieć, że oni są sługami narodu. Sługami narodu. Oni nie są panami, nie są rządzącymi. Oni rozporządzają naszym majątkiem. Dzień w dzień. Słuchajcie, dzień w dzień, ludzie, co wy nie robicie, gdzieś nie obrócicie swoją gotówkę, te pieniądze idą na dalsze rzeczy. A wy potem stoicie i klaszczecie brawa, bo przyjdzie jakiś urzędas, wam przetnie jakąś wstęgę, wy mu klaszczecie, sobie poklaszcie, bo to są z waszych pieniędzy. Tak więc... Tak więc ludziom jest coraz ciężej, czasy są coraz gorsze i proszę uszanować to, że niektórzy ludzie po prostu nie chcą się w to bawić, nie chcą się bawić w te gry. I ja nie mówię, że czyjeś pomysły są złe. Nie, ale ja mogę nie mieć na to ochoty. Jeżeli ktoś wierzy w to i chce iść w tą politykę i tam się teraz kłócą, słuchajcie, nawet nie wiecie. Nie wiecie nawet, jakie są kłótnie. Dlatego ludzie są tak zdrażeni, dlatego ludzie nie chcą, bo ludzie o najczystszych sercach zostali spluci, zobrzygani. Obrzygani przez ich kolesiów, przez różne tam srole i tak dalej. To wszystkie zorganizowane rzeczy, które były. Ci ludzie byli obsrywani, żebyście wy zwątpili, że mamy jakiekolwiek czyste pobudki, czyste serca, że my naprawdę działamy, że robimy co możemy. To wszystko było po to, żeby was do nas zniechęcić. A potem wewnętrzne kłótnie, takie, siakie rzeczy. Jak mi się coś nie odpowiadało, to ja szłam w swoją stronę. Ja odchodziłam, ja mówię, już widzę, co się dzieje. Ja po prostu odchodzę, bo nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ale ja nie włączam kamery i nie mówię, bo jak ja bym otwarła usta, to nie wiem, kto by ten kraj musiał opuścić. Naprawdę. Bym otwarła usta. Bo wy nie macie zielonego pojęcia, pieprzycie takie bzdury, a nie byliście od początku przy wszystkim, więc o niczym nie wiecie. O niczym nie wiecie. Ile osób było na smyczy, ile osób chciało mieć innych ludzi na smyczy, kto był podstawiony. Kto nie miał czystych pobudek, wy gówno wiecie, wy po prostu gówno wiecie, tylko szczekacie na tym internecie, bo się pojawiliście na chwilę, jak już się wam za dupy wzięli. Jak się brali za dupy waszym dzieciom, to nie mieliście nic przeciwko. Nie mieliście, bo myślicie, że inne gówno jest lepsze niż inne, tak? No, tak więc dopiero teraz się pobudzili, no. Gdzie wy byliście wcześniej, kiedy my na ulicę wychodziliśmy? Dobrze, dobrze, że ludzie dołączą nawet jutro, pojutrze. Za tydzień nawet jak ktoś dołączy, super, wspaniale, bo każdy jest ważny. Nawet jeżeli wcześniej popełni jakiś błąd, nie wiem, czegoś żałuje, każdy jest ważny, bo to już nie chodzi teraz o podziały. Ale to wy dzielicie ludzi, wy mówicie, że bez podziałów to róbmy, ale to wy tych ludzi dzielicie, niestety bardzo tych ludzi dzielicie. Na potęgę tych ludzi dzielicie, zniechęcacie. Ludzie nie chcą brać udziału w tym cyrku, zobaczcie, jak to z boku wygląda, jak jeden wielki cyrk, naprawdę. Jakby jakieś bałwany się wypowiadały. Bo wy się chujacie, kłócicie. I to jest od długiego czasu są te kłótnie, te wyżygiwania, jeden drugiego nagrywa, robi screeny, to jest obrzydliwe, to jest po prostu obrzydliwe, puknijcie się w głowę, albo się przebadajcie, jak może jeden drugiego nagrywać, kurwa, i to puszczać, jak może jeden drugiego screenować i wysyłać na internety, no, wy się zastanawiacie, co wy robicie,
jak ja mam swobodnie z kimkolwiek rozmawiać. Jak oni, słuchajcie, na spotkaniach lojalki na sami na siebie podpisują. Jeżdżą na spotkania i jeden musi tam poręczać, że kurwa słowa nie piśnie, bo tak se kurwa nie ufają. Ja sobie nie wyobrażam, że jeżeli ja siadam przy kimś przy jednym stole, nie wiem, i z nim siedzę, rozmawiam, i ja bym wymagała od niego jakichkolwiek podpisów. Bo dla mnie, na przykład gdyby ktoś mi powiedział, Jowita, ty mi tutaj podpisz lalkę, to by dla mnie by jakby ktoś mnie by w ryj pieprznął. I dalej, z tych konferencji, tych spotkań, tego wszystkiego i dalej nic. Nie wszystkich oczywiście, bo ja nie mówię tutaj o wszystkich. Nie mówię. To są tylko pojedyncze szczegóły z całej Polski, z różnych przestrzeni czasu. To jest z różnych przestrzeni czasu. Z różnych. Kaśka napisała, że to jest kurwa kosmos. No. Witajcie, dokładnie wita, to prawda. Jeszcze się nie pobudzili, może kiedyś, ale to się zobaczy. Ale wiecie co, dla mnie teraz jest najważniejsze. Znaczy wszystko jest dla mnie bardzo ważne. I to się zmienia, bo czasami sobie, słuchajcie, wczoraj myślałam jeszcze inaczej, dzisiaj już myślę inaczej. To jest tak, że czasami jeden tydzień jest tak, że jak potem coś nawet się już z głową człowiekowi zrobi, bo sobie człowiek myśli, kurwa, mam dość, no mam dość, słuchajcie, naprawdę. Ja nie mogę się już komfortować we własnym domu. Naprawdę, nie mogę. Dzieją się takie rzeczy, naprawdę, ja to wszystko wytrzymuję, ja się nie poddam, nie jest w stanie mnie nikt zastraszyć, tak? Ale też nie wiem, do czego się w końcu ktoś posunie. Po prostu nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ja bynajmniej nie chcę sobie nigdy nic zrobić, sobie nigdy nic nie zrobię. Jestem młoda, jestem zajebista, mam dużo planów, chcę dużo rzeczy tworzyć, mam super pracę, mam Rebel 24, mam was, mam przyjaciół, rodzinę i tak dalej. Moje życie prywatne dobrze wygląda. 365 dni kryje się w stosunku do mojego życia prywatnego, naprawdę ja to dopiero mogłabym film nagrać. Tak więc naprawdę, słuchajcie, jeżeli cokolwiek się stanie, to nie ma tak, że wypadki chodzą po ludziach. No, to jeszcze to mogę powiedzieć. To prawda, to co się dzieje teraz, to wstyd normalnie. Tak, i wiecie co? I przez to, i powiem wam, że to jest faktem jest to, że ja teraz to co mówię, też zwraca ludzi uwagę na to i też poniekąd może się przyczynić do tego zniechęcenia, bo ja pokazuję, w czym jest błąd i co mi się nie podoba, ale poniekąd również przykładam tego rękę. Bo teraz wy to słuchacie i sobie pomyślicie, dobra, banda debili, kurwa, kłócą się, nie wiem, to jest niesprawiedliwe, na przykład tak, czy nieuczciwe, czy powinni to załatwiać prywatnie. Ja rozumiem, gdyby się naprawdę coś odstawiło. Naprawdę była poważna rzecz, że trzeba gdzieś publicznie coś powiedzieć. Ale do cholery jasnej, ja takich poważnych rzeczy naprawdę wiele przeżyłam i nic nie powiedziałam. I wy byliście spokojni i ja byłam spokojna i kto miał se pójść, to se poszedł, nie ma go dzisiaj. Albo jeszcze gdzieś tam się utrzymuje, ale naprawdę przeżyłam wiele rzeczy i wiele rzeczy naprawdę prawdziwych widziałam. A te wszystkie wymysły, Boże, bo ja się domyślam na ciebie coś i teraz, kurwa, usiądę i ja ludziom powiem po prostu live czyjejś live i opierdol i czyjś live zmieni po prostu rzeczywistość. No kurwa, wszyscy się postarali po prostu, bo ktoś robi live'a, nie? Ktoś zrobi live'a i po prostu życie się czyjś skończy, no. Życie się czyjś skończy, no. Już nie jeden taki był, co live'a robił i szczekał, a ja sobie wychodziłam, otwierałam sobie drzwi balkonowe, wyszłam na swój własny ogród, swojego pięknego domu, zobaczyłam na mój piękny widok, który jest za moimi plecami, ale go nie zobaczycie. Znaczy, no tak bardziej po mojej, znaczy tu jest wszędzie ładny widok. Sobie zobaczyłam, zjadłam sobie fajne śniadanko, wypiłam kawusie, zobaczyłam, patrzyłam na moje zdrowe dziecko, nie wiem, na mojego przystojnego męża i tyle. Więc myślałam, no niech coś czeka, to moje życie zmieni. Nie zmieni. Ja osobiście, tak jak mówią mi przyjaciele, przyjrzałam, kurde, Jowita, ty masz tu mieć wyrąbane na wszystko. Ty masz takie rozwiązania, ty masz takie fajne życie. Po co ty się zadłużasz? Po co ty wpadasz w te długi? Po co ty wpadasz w te problemy? Dlaczego mają ciebie ciągać, tak? A o przyjaciele ze starych czasów, którzy mnie znają o wiele, wiele, wiele lat. Czy wy widzieliście, żeby kiedyś ktoś tutaj coś napisał na rybę czy w internecie, kto mnie zna, nie wiem, sprzed 10-15 lat? Nikt nie napisze. Nikt. Bo ja zawsze byłam w fajnym otoczeniu. Zawsze się otaczałam fajnymi ludźmi. Czasem. Było, zdarzało się, wszędzie są kurwy, więc zdarzało się czasami, ale nie ma takiej osoby, która by naprawdę wskazała uczciwie, że ja kogoś kurwa skrzywdziłam, że ja nie wiem, byłam nieuczciwa. Nie ma takiej osoby, taka osoba nie istnieje, gdzie naprawdę nie jestem osobą anonimową, mam przeszłość, mam wciąż przeszłości, mogę wam o mojej przeszłości powiedzieć, właśnie niczego nie wstydzę. Słuchajcie, robiłam takie akcje w ogóle w Polsce,
jako młoda dziewczyna, dużo sobie jeszcze później przemyślałam. Nie ze wszystkiego jestem do końca zadowolona, ale niczego się nie wstydzę. Ale jak w ogóle zobaczę jakieś moje stare zdjęcia, to ja pękam. Po prostu pękam i sobie myślę, jejku, to jaka akcja była, tu jaka była akcja, tam jaka była akcja, to co się zrobiło, co się zorganizowało. Tak, jak jeździłam jako wolontariusz do domów dziecka, zresztą ja odbywałam praktyki w domach dziecka też później, następnie, bo ja naprawdę wieloma rzeczami się zajmowałam i wiele rzeczy gdzieś tam mam i papierków na różne, przeróżne rzeczy. Tak więc naprawdę obejrzałam sobie moją po prostu przeszłość na jakichś tam zdjęciach. Kurczę, w ciągu z takich lat, gdzie już się usamodzielniałam, tak? Ja miałam 16 lat, wyprowadziłam się z domu, już miałam swoją pasję, już wiedziałam, co chcę robić w życiu i wszystko, co robiłam, było super. Nawet jak robiłam ciach, tak? Byłam super zakochana, zrobiłam ciach, nie ma, odwrotne życie, tak? Miałam super pasję, zrobiłam ciach, odwrotne życie. Super pasja, ciach, odwrotne życie. Super firma, ciach, z dnia na dzień, zamknęłam firmę. Po prostu jak ja czegoś, nie, coś się zaczyna robić tak, że już wiem, że nie ma przyszłości, to jest ciach. Ale z tego zrobiłam, nie zrobiłam, bo dałam słowo, bo obiecałam. Jeżeli obiecałam i ja widzę w tym przyszłość, to tego nie zrobiłam, bo teraz mogę włączyć nagranie, ciach, usuwam wszystko, pyk. Nie ma tematu, zajmuję się czymś innym w życiu, tak? Jestem osobą, która się potrafi rozwijać, która potrafi super rzeczy wymyśleć. I tyle. Po prostu. Nie robię tego, ponieważ wiem, że w Rebel jest przyszłość. Jest przyszłość. Jest to bardzo ważne narzędzie, które ja doceniam i uważam, że ono jest bardzo potrzebne. Mimo, że mnie w tym utwierdzacie, ale ja sama z siebie wiem, że jest. Nawet jak są doły, są porażki, są problemy. Ostatnie miesiące są bardzo ciężkie, ostatnie tygodnie naprawdę. To jest jakaś jazda bez trzymanki. Czasem sobie myślę, nie wiem, no nawet rodzina na mnie patrzy, tak? Że ja, nie wiem, coś jest jakaś akcja, naprawdę się odwaliło. Ja sobie siedzę jakby nigdy nic, normalne życie codzienne. I ale co, no ty tak normalnie się zachowujesz, nic nie powiesz, nic nie opowiesz, no nie skomentujesz, co spłynęło to po tobie, co się przed chwilą wydarzyło. Ja mówię, no tak, no wydarzyło się, stało się, tak, trzeba iść dalej. Nieraz mi też wywaliło korki, nieraz straciłam cierpliwość, nieraz pochopnie podjęłam jakąś decyzję i tak dalej, gdzieś byłam porywcza. Też mnie dotknęło coś tragicznego w życiu, przez to się moja działalność zaczęła, bo by nie było, nie byłoby dzisiaj Rebel. Gdybym wcześniej nie miała porażek, dzisiaj by nie było Rebel. Wiele popełniłam błędów po drodze, dlatego jest Rebel. Gdyby nie było Rebel, gdyby mnie nie spotkało wiele rzeczy, to nie poszłabym swoją stroną. Swoją drogą, przepraszam, nie poszłabym. Nie odkleiłabym się od wielu rzeczy. I nawet te porażki, które mnie po drodze spotkały, były ważne. I nawet to, że mnie tak dotarło, tak mnie dowaliło mi życie ostatnio, bardzo mi dowaliło i zostałam z tym praktycznie sama, bo ja byłam dla wszystkich i człowiek sobie zdawał sprawę z tego, kurczę, jak mi się powinie noga, jak wpadnę w problemy w tarapaty, to cała Polska mi pomoże. Znaczy cała Polska, dobrze, za dużo powiedziane, ale cała Polska w stylu, ja za całą Polskę znaję Polaków i patriotów, tak, reszta mnie nie interesuje, tak więc dla mnie to jest cała Polska. Właśnie Polacy, patrioci, wolni ludzie, to jest cała Polska. Tak więc sobie pomyślałam, że nikt mnie nie zostawi po prostu z problemem. Okazało się, że nie, radź sobie sama, jest dociśnięta mordą do gleby, sobie radź. I jeszcze sobie nie poradziłam do końca, ale sobie radzę, tak? Więc czasem nie mam czasu, czasem za dużo rzeczy się dzieje, mam za dużo obowiązków. Może kiedyś wam pokażę nawet moje życie codzienne, jak ja wstaję, jak to wygląda. Po prostu 24 godziny dzienne, jak z życia mojego wygląda. To nie są łatwe sprawy. To nie są łatwe sprawy, dużo bym chciała wam powiedzieć, ale też ze względu na dobro innej osoby też nie mogę wam powiedzieć do końca, jak moje życie prowadzę, ile jest wyrzeczeń, bo byście usiedlibyście się popakali ze wzruszenia, ile taka jedna osoba może zrobić dla innych osób dzień w dzień, przez kilka lat, przez wiele lat, z takimi sytuacjami, w jakich sytuacjach jestem, ile poświęceń robię, ile poświęciłam mojego młodego życia dla innych osób, bo jako bardzo młoda dziewczyna bardzo się poświęciłam dla innych osób i tyle. I teraz poniekąd też się poświęcam. Marzena napisała: Jowita, jaka przyszłość czeka cię w Rebel? Obecnie masz biedna, tylko same problemy, ale damy radę, nie martw się. Szkoda, że mieszkam tak daleko od was. Marzenka, w dzisiejszych czasach nigdzie nie jest daleko, to po pierwsze, po drugie, jest bardzo wiele ludzi, którzy mieszkają bardzo, bardzo daleko i się z nimi widuje. I nawet jak ja nie mam czasu, bo naprawdę ostatnio nie mam czasu, za co wszystkich przepraszam,
ale te osoby dalej o mnie pamiętają i jak ja powiedziałam coś miesiąc temu, dwa miesiące, pół roku temu i tego nie odwołałam, znaczy to jest aktualne i to dochodzi do skutku i się widzimy. I tyle. Tak więc, jaka przyszłość w Rebel? To nie chodzi o moją przyszłość w Rebel, jako moja postać jest w Rebel i z tym się wiąże jakaś przyszłość, ale wierzę w to, że Rebel jest przyszłościowe. Czyli czuję to, nie jestem Ci w stanie teraz powiedzieć, co to będzie, ani jak to się wszystko przemieni, przepoczwarzy, czy się nie przepoczwarzy, czy będzie, ale ja wierzę w to, że Rebel będzie, że się nic nie stanie. A nie koniecznie mi, ale Rebel jako Rebel 24. Naprawdę wierzę w to. Gdybym w to nie wierzyła, to bym w to nie zainwestowała. Bo Rebel jest pozabezpieczany pod względem prawnym, jest patentem, zarejestrowanym patentem, tak więc wierzę w to, że Rebel ma przyszłość, czyli jest to narzędzie przyszłościowe. Wiem, że wokół mnie będą ludzie, z którymi będę podejmować realne działania, tak? Tak jak chociażby przykładem jest Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, niesamowita osoba, ja w ogóle kocham tą kobietę, już to wiele razy powiedziałam. Tak więc z takimi ludźmi jak ona właśnie chcę działać, chcę współpracować, chcę mieć kontakt, czy to zawodowo, czy to prywatnie. Tacy ludzie są niesamowici i są czyści. Są kompletnie czyści jak łza. Czekajcie chwilę. Coś wpadło. Uważasz, że jesteś sobą, jesteś szczera, tylko szczerych i uczciwych ludzi dobijają wszyscy, nie przejmuj się, będzie dobrze, ważne, że jesteś sobą, napisał Piotruś. Dobra, tak na poważnie to ma sprzedaż cukier, bo kawę robił Miro, a ty nie miałeś mi też czasem cukru przywieźć? Nie taki żart, słuchajcie, ja tak sobie, a czy z tym cukrem, to powiem wam, że nie popadajmy też w skrajności. Ale już pomijając temat cukru, bo by te transmisja by zeszła teraz, ojejku, chociaż o tym też możemy porozmawiać. Ale co wam mogę powiedzieć, to to, że... Aha, już sobie przypomniałam, bo przepraszam, mnie tutaj rozkojarzę. Nie wiem, czy będę miała powtórki z rozrywki. Cicho! Słuchaj. Live jest, ale słuchaj, co się dzieje. Czekajcie chwilkę. Odłożę was. Z Kongo, co się dzieje? Jaki chaos z szoksem. Kurwa. Już jestem. Dobra. Już jestem, przepraszam was bardzo, ale to jest moja codzienność ostatnia. Spoko, luz, po prostu jestem u siebie na ogrodzie i tak się dzieje. Z od kilku dni. To jest jeszcze pikuś teraz. Nie, Andrzeja tutaj nie ma. No nie, to się...
Nie chcę się z zabawy zaplątywać w szczegóły, ale tu się takie cuda dzieją ostatnio, że kilka nocy dzisiaj, co będzie, 4 noce temu to było, tak? Tak to było, Boże, co my mamy, z czwartek, nie, to było z poniedziałku na wtorek, to była masakra po prostu, co tu się działo. To był najgorszy dzień. Łamie się wszystko. Chodź na chwilę. Czekaj, ja mam relację, ale ją odłożę. Słuchaj, jak się łamie. Kurde, coś za przepięknie. Już to sobie iść tutaj na peta, a ja będę relację robiła. No ja nie jestem sama, nie? Mam cały dom ludzi, tak więc luz. No, w każdym razie powtórka z rozrywki się już zaczyna. No. Która jest godzina, tak będzie już. Teraz zobaczę. No, po 23. 9 w dzień. Przepraszam Was bardzo, bo mnie to po prostu rozkojarza, bo nie wiem na ile ten będzie blisko. Chcesz peta? No to tylko drzwi przymknij, chodź tu. Andrzej jeszcze w niedzielę do mnie przyjeżdża, tak więc miał być już jutro, ale pewną rzecz, została pewna rzecz odwołana, gdzie mieliśmy być, gdzie ja miałam być, Andrzej też miał być, wszyscy mieliśmy być ekipą, ale pewna rzecz została odwołana tutaj tak lokalnie i w związku z tym przepraszam Was, ale się zapalę, nie, bo miałem już ten kurde po prostu już. To jest na dole przy autach ktoś skoczył, ale to chyba z dwie osoby były i tutaj idzie porzeczki. Nie, nie są zamknięte drzwi od domu, ale przecież jest nas dużo, nie? To nie muszą być zamknięte. No, tak więc... tak więc, no. Atrakcja, kuźwa, na live. A wszystko zaczęło się wtedy jak ten... Tak, to był poniedziałek, nie? Jak Andrzej wpadł spontanicznie tu. Tak, mam transmisję prowadzę. No, na wyjeździe jest. Już co się dzieje? Mhm. Łamie się wszystko. A kończę live, bo to nie ma sensu. Ja zamknę je zaraz. A to się dzieje pod to w starym miejscu. Tylko przypnij, żebyś do domu nie leciał tutaj. Patrz tutaj, gdzie było. Popatrz, ten sam dźwięk zaczyna się. Łamania. Chodź tutaj, gdzie ja stoję. I słuchaj tego. Baca cicho! Zamknij, żeby tam nie leciał zimno. Ja też chcę sobie wejść. Ja sobie tutaj zostanę z posłuchaniem. Słuchaj tego. No to zamknę przecież drzwi. Kurwa, no. Bardzo się boję, zabawnie. Dobra, nic, nie poprowadzę dalej relacji, bo się już nie da, wiecie? Bo wydeptają wszystko. Od poniedziałku nocy, dzień w dzień, w poniedziałek noc była najgorsza, bo się tu działy dantejskie sceny.
łącznie z efektami nagłaśniającymi. Głośnymi efektami nagłaśniającymi. Wtorek też. W środę już powiedziałam, że mam w dupie. Wczoraj też już machnęłam ręką, mimo że wczorajszy dzień, to bo wczoraj skończyło się tak, że przez drabinę do domu wchodziłam. Dobrze, że miałam okno uchylone. Ta drabinę sobie podstawiłam i ja mam szczupłą rękę, co się do domu swojego dostałam, bo miałam zamek zapchany. Szok. No, nie chcę usuwać tego live'a, bo dużo było ważnych rzeczy, bo bym to usunęła, nie zapisałabym go, ale... No widzicie, tak to wygląda właśnie moja codzienność. A to jeszcze jest pikuś, to tylko tam... Zachnąłeś, słyszałam. A ja live'a sobie robię, słuchaj, i akcja. Ale domknij do końca te drzwi. Do końca te drzwi, nie ten. No, witam wszystkich. Dobry wieczór. My tu w domu wszyscy siedzimy. No, tak więc nie jest nas mało. Ale mówię, że od poniedziałku nocy się zaczęło. W poniedziałek nocy było najgorzej. Mówiłam jak ten, przez drabinę. A to też wczoraj mówiliśmy, wchodziłam do domu. A widzisz, teraz jest spokój. W tym momencie teraz dopiero, ale się tak ma mało, wszystko. Hałasy, wiesz, stuki, puki i tak dalej. Baca, uspokój się! Bo jeszcze wiesz, jak ten zacznie ujadać, to ja nic nie słyszę, nie? I co wam powiem? No i właśnie... Kwestia jest tego typu, że ludzie nie potrafią szanować zdania drugiej osoby. Jestem albo namawiana bezpośrednio do udziału w polityce, albo przyjaciele mi to przekazują, ludzie mi przekazują, że Wita, słuchaj, bo znowuż ktoś coś powiedział, że ty masz narzędzie do rozgłosu, że mogłabyś coś promować, mogłabyś coś powiedzieć, mogłabyś do czegoś tam no, nawołać w cudzysłowie, wiecie, że zaapelować, tak? Żeby ludzie brali udział w tym, w tamtym i tak dalej. I mnie to wszystko porozkrażało teraz. A takie tematy ważne były. I po prostu ludzie też są tacy, którzy sobie urządzili po prostu zabawę na Facebooku, tak? Że wchodzą na takie strony, na stronę na przykład moją, tak? Gdzie poświęcam swój czas, środki, energię, dużą cenę za to płacę. Wchodzą sobie i sobie tutaj srają po prostu, nie? Wypisują sobie głupoty, zaczepiają. Po prostu są zaczepne komentarze, ocenę, wyśmiewanie i tak dalej, a nikt nie wie, jak codzienność drugiej osoby wygląda, nikt nie wie, kto jest takim człowiekiem. I ludzie, człowiek, który nie szanuje drugiego człowieka, nie ma szacunku do siebie. Człowiek, który podważa czyjeś działania, tak naprawdę jego są głównowarte. Bo gdyby ktoś wiedział, że działa, że robi dobrze, to nie potrzebowałby podważać działania... Sylwia się z tobą wita, sąsiadek. Cześć, Sylwia. To nie potrzebowałby podważać, bo Sylwia i Krzysiek są z jednego miasta. To nie trzeba podważać jutro czy pojutrze, Andrzej, bo jutro jest odwołana impreza. A dobra, nieważne, będziemy się zgadywać, jak będziesz chciał. Kurde, rozkojarzyłam się, przepraszam. No. I co? No, i właśnie, jeżeli ktoś działa i uważa się za takiego mądrego, takiego pewnego siebie, to nie potrzebuje podważać innych osób. To nie potrzebuje nikogo obrażać, to nie potrzebuje robić jakichś akcji przeciwdziałających, nie? Nie potrzebuje po prostu, nie? Tak więc nie potrzebuję tego robić po prostu. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli ja znam swoją wartość, znam wartość narzędzia, jakim jest Rebel24, jeżeli coś robię, coś organizuję, coś się staram, w czymś uczestniczę, organizuję ludziom jakąś pomoc na przykład, tak? To nie potrzebuję kogoś obrażać, nie potrzebuję tworzyć jakichś postów, dziwnych live'ów, nie wiem, zakładać stron, grup, fałszywych kont. Nie potrzebuję po prostu atakować drugiej osoby, ponieważ z góry zakładam, że ta osoba też robi wszystko, co może.
I tyle. Nikt nie będzie mnie spowiadał, nikt nie będzie ode mnie wymagał, nikt nie będzie wobec mnie stawał roszczeniowej postawy, bo ja nie jestem osobą, która musi się czegokolwiek tłumaczyć. Jeżeli chcę, mówię. Jeżeli chcę, działam. A chcę to robić. Nie robię to z przymusu. Chociaż też dużo się wiąże z obietnicą, tak? Bo było dużo upadków, dużo problemów, których mam do tej pory, ale nie robię tego z jakiegoś przymusu, tak? Że ja muszę, tak? Po prostu to jest taka bardziej presja dla mnie, że sama sobie stwarzam presję, że dałaś słowo, obiecałaś, że dziś dotrzesz, że zrobisz wszystko. Dużo ludzi na przykład jest zadziwionych, tak jak było z Rzeszowem. Dostałam zaproszenie, napisałam, że prawdopodobnie nie będę, bo nie uda mi się spiąć wszystkiego, żeby tam dojechać, ale po prostu napisałam SMS-a tam dzień wcześniej, że dojadę, będę z wami. No i wow, fajnie, tak? Czyli jak ja coś komuś piszę, to nie rzucam słów na wiatr, że zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, żeby dotrzeć, aczkolwiek źle, no czarno to widzę, tak? Że mogę nie dać sobie rady, że mogę nie podołać finansom, tak? Ale jeżeli ja powiem, że zrobię wszystko, znaczy, że ja w tym czasie mija 2, 3, 4 dni, ale ja naprawdę robię wszystko, żeby tam dojechać. Tak naprawdę to ludzie, którzy źle mówią o innych, dokładnie to samo myślą o sobie. Tak, bo ci ludzie żyją ze sobą. I pamiętacie, że to, że oni wysyłają toksyny, to, że atakują innych, obrażają, czy tam pomawiają, czy robią takie sprytne czasem zagrywki, żeby kogoś umniejszyć, zgnoić i tak dalej, to jest też taki pan Mądralski na internecie, który dostał w pierdol, słuchajcie, od pewnej grupy, żalił się, że od niej dostał w pieprz, żalił się, że go zastraszali, żeby przeciwdziałał wolnym ludziom. To prawda, ta osoba mnie zaczepia, myślę, że na tyle mnie zna, że no raczej nie podniesie na mnie ręki, ale ojejku, ale są ludzie, którzy, właśnie ta osoba sama się skarżyła, że ktoś do niej wpadł, coś zrobił jej krzywdę, już nie będę mówiła szczegółów, bo jakbym powiedziała szczegóły, to byście się mogli myśleć, kto to jest, a to nie o to chodzi. Nie? Dyskusje se kurwa urządzają. A teraz właśnie minęło kilka miesięcy i atakuje tych ludzi od jakiegoś tam czasu, tak sprytnie, delikatnie, kąsa, a teraz już tak poszła na całość ta osoba. Więc ja takie rzeczy wiem, ja nie będę tego wykorzystywać, nie będę, bo mogłabym, wjeżdżam, mówię, rozjeżdżam, pokazuję dowody i jest, nie? Klasa, nie? A to nie o to chodzi. Jesteś silna i nareszcie mówisz, proszę, pisze Ola. Wszystko dosyć na dziś odpocznij, kobieto. Ja odpocznę w grobie. To są ataki również na słuchaczy, pisze Siwa. Nie zgadza się z kimś, to wypierd... No właśnie. Witam serdecznie wszystkich, komu los naszej ojczyzny leży na sercu, pisze Justyna. Nie możesz mieć w dupie, twoja posesja, twój dom. Coś jest nie tak, słychać po szczekaniu. Nie uciszaj go, bo może być jedynym, który ci da znak, że coś jest nie tak. Tak, tylko że on tak mocno szczeka, że mi zagłusza głosy, które były niedaleko. Tak więc, jeżeli on szczeka gdzie indziej, a słyszy gdzie indziej głos, to po prostu mi zagłusza i nie wiem, kto, jak to się mniej więcej porusza. A nie wiem, do czego będą zdolni ludzie, którzy robią pewne zagrywki, bo sytuacji jest wiele. Sytuacje są takie systemowe, typowo, gdzieś tam różne blokady, uniemożliwianie mi różnych rzeczy, przeszkadzanie mi w życiu codziennym, utrudnianie mi. Też są rzeczy, które produkuje system, tak, ale dużo rzeczy, powiem wam, że gdyby społeczeństwo żyło w zgodzie, gdyby jeden był za wszystkich, wszyscy za jednego, to byśmy byli siłą, którą nie ma bata na nią, tak? Ale tak nie jest, dlatego że to właśnie to społeczeństwo rozbiło się samo. Oni wcale nikogo nie potrzebowali. Oni sami się pokłócili, oni sami strazy się godzili, strazy się rozchodzili, strazy się atakowali. Sami. Andrzej, dołączasz do transmisji na chwilę, czy nie? Czy w łóżku leżysz? Tak więc...
I powiem wam tak, że nawet gdzie była jakaś taka sytuacja, a o niej mówiłam kiedyś w nocy, tutaj ja się w ogóle przestraszyłam o tych ludzi, bo podeszli sobie z boku domu pod dom i psy podjęły alarm, nie? W ogóle przez te wszystkie sytuacje psy niestety muszą być zabezpieczone, bo jak ktoś sobie zrobi głupi żart, a no ja nie zamierzam tutaj sprzątać później. Więc ja myślę o tych ludziach naprawdę i jak oni tutaj kiedyś uciekali po ciemku, po popłochu, po tych moich tu wąwozach, to ja naprawdę słyszałam, że te nogi to im tam się naprawdę źle stawiają. Widzimy się na nocnym live w niedzielę, napisał Andrzej. Mam na imię Andrzej. Tak więc mi było nawet ich szkoda, się po tym martwiłam, czy oni sobie czegoś nie zrobili, nie? Dokładnie, gdzie sami sobie robią pod górkę, są zazdrośni, zawistni i gubi. No właśnie, Maszenka napisała. Tak więc naprawdę, idźcie swoją drogą wszyscy, idźcie swoją ścieżką. Mi dajcie święty spokój, ja mogę z każdym współpracować, z każdym się zobaczyć, z każdym działać, realne, namacalne rzeczy robić, ale nie, nie będę rebelować, który jest antypolityczny i antyreligijny i tak zostanie, mimo iż wiele moich przyjaciół gdzieś tam, może nie, że tam są politykami, ale gdzieś ich interesuje polityka, tak? Gdzieś tam są w różnych grupach, zrzeszonych, niezrzeszonych, oficjalnych, nieoficjalnych, zarejestrowanych, niezarejestrowanych, politycznych, niepolitycznych. Ja znam takich ludzi na co dzień, z nich spędzam czas, tak więc mi to nie przeszkadza, ja szanuję ich. Ja szanuję ich poglądy, jak ktoś jest katolikiem, ja to szanuję. Jak ktoś nie jest katolikiem, ja to szanuję. Jak ktoś jest ateistą, ja to szanuję. Jak ktoś popiera daną partię polityczną, jeśli to nie jest jakieś oczywiście skrajne i szkodzące, to ja to szanuję. Naprawdę to muszą być jakieś skrajne rzeczy, żebym ja tego nie szanowała, tak? I tyle. Jeżeli ktoś czuje się wolnym człowiekiem, to nikomu wolności nie odbiera. Mam na imię Ola, Ola napisała. Musisz sobie taki profil zrobić, jak Andrzej zrobił. Płock pozdrawia. Mira napisała, bo najprościej swoją frustrację na niepowodzeniach wylewać na internecie na kogoś, byle nie na siebie. Taka prawda. Tomek się z nami wita. Cześć Tomku. No nic, kochani, tak więc tam w ogóle miałam taką wenę na duszą dużego live'a dzisiaj. Tak bardzo dużo rzeczy chciałam wam powiedzieć. Naprawdę, zastanówcie się, czy... Znaczy, ja nikogo nie namawiam, tylko pomyślcie tak w swoim sercu, czy tak chcecie wchodzić do tego systemu, żeby zadbać o Polskę, czy chcecie odciąć się od tego systemu, bo bez ludzi system nie istnieje. I albo się odciąć, z niego wyjść, albo żyć chociażby na takiej krawędzi, tak? Na takiej granicy, że no to, co już mus, to jeszcze mus, bo też nie da się z dnia na dzień zrobić tak. To jest trudne, to jest trudny etap, bo ja wiem, o ile ja jeszcze się staram i nad iloma ja rzeczami pracuję i to nie jest tak pstryk, ja jeszcze poza systemem, tak się też nie da od razu na pstryk zrobić, ale bardzo wiele rzeczy można zrobić, żeby być uwolnionym i niezależnym w jakiś sposób. I na przykład, powiedzmy, są nasi lekarze, czyli lekarze, którzy dbają o pacjentów i system ich dojeżdża. Trzeba było się zastanowić, na ile umocowanie prawne mają te wszystkie izby. To jest temat bardzo ważny, żeby się na tym zastanowić. I nawet jeśli te izby im cokolwiek odbiorą, to my mamy prawo, ja mam prawo iść, nie wiem, do starej... Nieźle, nie? No przepraszam, znowu się rozkojarzam. Tak więc każdy podejmuje wybory i każdy jest odpowiedzialny sam za siebie, za swoje rodziny, za swój przekaz. Ja nie będę nikogo do niczego nawoływać, ja tylko mogę mówić o sobie. Co ja robię, jak ja myślę, co mi się udaje. Mogę się podzielić też z wami na przykład moją prywatnością, jeżeli uznam, że taką mam potrzebę, bo czasem się zdarzają jakieś rzeczy, które mnie zafascynują i wam je po prostu pokażę. I to nie jest, i to jest kwestia, może poniekąd to jest jakieś sprzedawanie prywatności, że gdzieś się jest, coś się pokaże i tak dalej, ale z drugiej strony wy też jesteście zaciekawieni czasem moją prywatnością i to nie jest tak, że chcecie wchodzić z bucierami w moje życie, chociaż jest kilka takich osób, ale
To nie jest tak, że wy chcecie wchodzić z bucierami, ja chcę się bardzo uzewnętrzniać, ale wiesz, jakie jest życie. No po prostu, no, jak się do kogoś mówi, kogoś się tak traktuje na serio i się nawiązuje jakąś relację, więź i za tym idą jakieś uczucia, no to człowiek czasami chce coś pokazać od siebie, tak, z prywatnego życia, po prostu. Ale naprawdę, pomyślcie o tym, co jest po prostu dla was lepsze, jak wy to widzicie, jak sobie z tym radzicie, a może macie jeszcze jakiś inny pomysł, pogląd i tyle. Bo jest coś, jest wolność słowa, możemy mówić, co chcemy, jeszcze jakaś wolność słowa jest. Zastanówcie się, czy właśnie teraz nie jest okres, teraz nie jest czas, kiedy czujecie się, wy się czujecie najbardziej wolnymi ludźmi na świecie, mimo iż teraz jest bardzo wam, jesteście bardzo obdzierani z wolności, godności, przymknij bardzo, wolności, godności i tak dalej. Musicie się nad tym zastanowić, bo ja teraz czuję się najbardziej wolnym człowiekiem niż do tej pory, mimo iż straszny jest ten terroryzm, straszna jest ta wolność nam odbierana, ale ja czuję to poczucie wolności mam w sobie. I to jest piękne. Zdrówko wszystkich po raz drugi, Miro napisał. Ale oni tworzą partię za partią, ale nie wiadomo konkretnie, kto tam do tego koryta ma iść, napisała Siwa. I właśnie o to chodzi, że powiedzmy, że powstaje 10 nowych partii. Każdy ma jakiś zwolenników, kurwa, nie mogę. Przepraszam. Każdy ma jakiś, przepraszam. I ja się nie śmieję z tematu ani z was, ani ten do was, tylko to jest odruch obronny organizmu, co ja teraz tu dzieje. Każdy ma odruch obronny, Boże. Każdy ma, dobra, powiedzmy, że się robi 10 partii, każdy ma jakiś swoich sympatyków, zwolenników, osoby popierające, nie wiem, pokemonów, zależy, powiem wam, że ludzie to już nie wiem, co zbierają, bo niektórzy na fejsie chyba pokemony zbierają bez kitu, jak ja tam obserwuję. I to się wszystko rozbija. To się wszystko rozbije, po prostu każdy pójdzie, ten da trochę głosu na tego, tego, na tego, tego i to dalej nic z tego nie będzie. I zależy, kto jeszcze stoi na jakich miejscach, bo ludzie oddając głos muszą wiedzieć, że ktoś ma rozwiązania, że ktoś nie jest ekspertem do gównobusz na internecie, tylko że działa, po prostu działa, działa, ma wolność w sercu, miłość do bliźniego, miłość do swojego rodaka i naprawdę będzie działał. I cokolwiek to nie będzie, to on zrobi najlepiej, jak jest w stanie. I ktoś, kto pójdzie na te wybory i odda głos i odda swój głos, ja nie wiem, czy na wybory pójdę, mam mieszane teraz uczucia, nie wiem, czy pójdę na wybory. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, co będzie. Teraz nie będę wam mówiła z góry, że nie pójdę oddać swojego głosu, bo jeszcze nie wiem, co zrobię. Dzisiaj tego nie czuję, nie wiem, na ten moment. Jestem w połowie życia, mam nadzieję, żyję swoim życiem, a to, co mówisz, jest super, napisał Jarosław. A propos połowy życia, dobra, o tych partiach, dobra, już nieważne, mówmy o partiach. A propos życia, słuchajcie, ja też takie mam przemyślenia, nie? Bo ja tyle rzeczy w życiu robiłam. Otwierałam rzeczy, pierwsze, na przykład pewny temat, który zrobiłam, to był jako pierwszy w Polsce. I on funkcjonuje do dzisiaj. I to była też niesamowita przygoda. Łącznie z badaniami naukowymi, z... w ogóle z rozwiązaniem dla naszego dobra, ale dobra, już to pomijmy i to było kupę lat temu, w tyłu, ale też jak sobie ostatnio przemyślałam, że ja będąc w tym miejscu, w którym jestem, ja do żadnej szkoły bym nie poszła, słuchajcie, naprawdę, nie poszłabym do żadnej kompletnie szkoły, o przypomnij, żebym papiery wydrukowała, tylko mi powiedz wydrukuj papiery, dobra, bo mi się powiedziałam słowo szkoła i mi się przypomniało, a propos szkoły. Właśnie, to też będzie ciekawostka, bo też bym chciała wam coś powiedzieć jeszcze innego, ale nie będę tego przedłużać w nieskończoność, bo jest późno. Nawet nie wiem, która jest teraz godzina. Pewnie coś koło północy będzie. W każdym razie też tak się zastanawiałam, że Boże, jak ja straciłam to moje życie na takich rzeczach niektórych, a czy straciłam, no to jest nabieranie doświadczenia, ale wiele rzeczy bym uniknęła, już bym dawno zdobyła to, do czego dążę, gdybym nie traciła czasu na te systemowe rozwiązania, nie? Ja nie idę, bo nie mam na kogo, napisał Jarosław. Miro napisał, że jak to kto? Ja mogę być szefem wszystkich szefów, załatwię wszystko, napisał Miro. Wolność w sercu mam, nie głosuję, nie chcę dram, napisała Sylwia. Tak więc pamiętajcie, że jesteście wolnymi ludźmi. Nawet jeżeli podejmiecie jakąś złą decyzję, to się tym nie przejmujcie. Jesteśmy tylko ludźmi.
Popełniamy błędy, nikt z nas nie jest doskonały i może wiele osób dąży do tej doskonałości, ale tak się nie da. Pamiętajcie też, że nikt z tego życia nie wyjdzie żywy, więc mamy jedno życie, każdy z nas ma jedno życie i trzeba je bardzo mądrze wykorzystać. Nie możemy żyć z strachem, nie możemy dać się zastraszyć. Na obecną chwilę kandydat dla mnie nie istnieje, napisała Sylwia. Szczerze, tylko na Konfederację zagłosuję, wybory sprzedane, więc ciężko, napisała Ola. Tylko Wita, kasy nie drukuj, bo nigdy nie wyjdziemy z inflacji, napisał Miro. Katarzyna, a ja od trzeciej na nogach i tak cię słucham, bo muszę popatrzeć na tą śliczną buźkę, napisała Kasia. O cholera jasna. No to Kasiu, po prostu. Słoneczko ty moje, no widzisz. No Kasia to też jest cudowna osoba. Powiem wam, że jest... Ja to tak mówię, że chodzę swoimi ścieżkami, ale wokół mnie jest dużo osób, przyjaciół, dobrych dusz. I ci ludzie dobrze wiedzą, jaka jestem. I nie muszę też nikomu tego udowadniać. I żadne słowa tego nie opiszą. Ale kto jest przy mnie, ten wie, jak funkcjonuje, jak moje codzienne życie wygląda. Trzeba umieć odpiąć się od Babilonu. Pisze Bogdan. Pozdrawiam Jowi, pisze Renata. Dobra, kochani, ja kończę, uciekam. Dużo było tematów, jestem, przepraszam was, rozkojarzona, też zmęczona. No. I tyle. Jak tu jesteście, to oznacza, że uważacie, że tutaj należy być i należy tego słuchać i fajnie jest tak. Co prawda tak dziwny jest ten kontakt troszeczkę w tym Matrixie, ale trzeba wykorzystywać wszystko na naszą korzyść, prawda? Teraz to wszyscy politycy pracują dla globalistów, więc obojętnie na kogo zagłosujesz, czy nie, to oni nas zniszczą, pisze Marzena. Jesteś piękna i wierz w to, napisała Ola. Dobra, kochani, całuję was serdecznie, kończę. Zobaczymy się niebawem. Tutaj u nas na Śląsku przyjechali, słuchajcie, żołnierze z Ukrainy się leczyć w szpitalach. To też ciekawy temat. W ogóle tyle jest tematów. Jeszcze sobie porozmawiamy o wielu rzeczach. Witka, jeśli bym mógł, to na ciebie było startuj. Jarosław napisał. Nie, Jarosław, nie będziesz miał okazji. Tak więc nie będziesz miał okazji. Tak więc jeszcze raz proszę uszanować to, iż nie chcę startować żadnych starych, znanych mi list, ani nowych, już mi znanych, czy jeszcze nieznanych list. Nie chcę startować w wyborach. Tak więc... Nie chcę startować w wyborach, proszę to uszanować, proszę mnie nie naciskać, proszę zrozumieć, że Rebel24 jest antypolityczny i antyreligijny, pokazuje to, co uznam za stosowne. Mam nadzieję, że już mi na tyle czasu ufacie, że wiecie, że tylko najistotniejsze rzeczy. A ten, kto się nie może z tym pogodzić, no to trudno, tak? No to trudno życie. Idziemy dalej. Guziaczki spokojnej nocy, pisze Kasia. Tak więc słuchajcie, bądź czujna, dobrej nocy, pisze Hania. Spokojnej nocy, pisze Siwa. Tak więc pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, że to też zależy od waszego, wszystko też zależy od waszego podejścia. I pamiętajcie, że naprawdę spójrzcie na to w ten sposób, że jeszcze nigdy nie czuliście się tak wolni jak teraz i nigdy jeszcze nie mieliście takiej wielkiej potrzeby czuć się wolni, bo żyliście w tym poukładanym świecie, znaczy nie wszyscy, ale większość osób, pewnie stanowcza większość, gdzie zostały stworzone pewne mechanizmy i wy się od nich uzależniliście i nie wierzycie w to, że można żyć bez tego. Możecie sobie zrobić takie cele i to wypróbować. Na przykład, jak zrobić tak, żeby wszystko zdobyć, a nie korzystać z marketów. Nie robiąc zakupów w marketach. Jak poprowadzić swoje życie codzienne, nawet takie zadanie domowe, przez tydzień. Przez tydzień robię tak, że nie wstępuję do żadnego marketu, a wszystko mam. Wszystko mam, co jest mi potrzebne do codziennego życia. Spróbujcie tak sobie zrobić. Od chemii domowej, po żywność, po kosmetyki, po różne rzeczy. Zresztą dużo rzeczy można zdobyć na wyciągnięcie ręki, jak się dobrze popatrzy. Bo jesteś człowiek, a nie Pokemony, pisze Kasia. Tak więc jeszcze raz proszę uszanować to, to jest ostatni przekaz, potem już będę krzyczeć. Nie chcę startować w wyborach, nie proponować mi, nie będę promować polityków, nie będę nawoływać do wyborów, ani nie będę nawoływać do nie pójścia na wybory. Jesteście wolnymi ludźmi, to wy podejmujecie decyzję i Rebel24 jest narzędziem antypolitycznym i antyreligijnym do realnej pomocy ludziom i jak najbardziej możecie mi zawalić głowę ze wszystkim, co jest związane z realnymi, namacalnymi działaniami na rzecz obrony naszych praw i wolności, poszanowania naszych praw. No.
Witold, dzwoń, będziemy walczyć z wiatrakami, bo tyle ich wstawiają. Ale co, Miro, czemu? Czemu? Pisze, że Witold ma dzwonić. Wolni i silniejsi, pisze Siwa. Tak, jesteśmy coraz bardziej silniejsi. Patrzcie, ile czasu minęło. Patrzcie, no każdy z nas przeżył, tak? Bez tych wszystkich rządowych narracji. Patrzcie, ile było użerania się z tym, czasami kopania się z koniem dosłownie. Ile tych spraw w sądach, na policji. Ile jak ten nasz system przeciągał, ciąga do dzisiaj. A sobie wyobraźcie. I patrzcie, jacy wy jesteście silni. Jak sobie dajecie świetnie radę. Tak więc pomyślcie, czy lepiej jest się pchać do systemu i na przykład uważacie to za stosowne, bo tym można coś zmienić, czy lepiej żyć, przybliżać się do wyjścia z tego systemu, nie uznaje i już. I zastanowić się, ile rzeczy jest sztucznymi tworami, na które nikt nie wyraził zgody. No. Jaja swojskie najlepsze. No, ja już od dłuższego czasu jajka swojskie. Dobra, Kasia. Mirka, Siwa, Miro i wszyscy, Marcin i tak dalej, którzy piszą, dobrej nocy Wam życzę. Do usłyszenia, bo tematów jest cała masa. To jest niekończące się tematy z Wami. Tak więc ja życzę Wam dobrej nocy, trzymajcie się i do usłyszenia.